całej Polsce organizuje się szkolenie z zakresu obrony przeciwlotniczej i przeciwchemicznej. Po pracy, na wykładach i ćwiczeniach tysiące ludzi zaznajamia się z podstawowymi wiadomościami z tej dziedziny. Przed wejściem do akcji oddział przeciwchemiczny jest zgrupowany w schronie. Schron połączony jest bezpośrednią linią telefoniczną ze stanowiskiem dowodzenia, skąd kieruje się akcją w terenie.